W tym przykładzie równanie trzeba uporządkować. Zostawmy więc x kwadrat po lewej stronie, 10x przenieśmy ze zmienionym znakiem i zostawmy jeszcze po lewej stronie 25. Całość przyrównajmy do zera. Zobacz, mamy trzy wyrazy, więc to równanie przypomina mi wzór skróconego mnożenia, uwaga, a odjąć b do kwadratu. Ten minus pojawia się dlatego, że tutaj mamy minus. No i teraz zobaczmy, czy rzeczywiście ten wzór zadziała. Musimy sprawdzić, czy istnieje pierwiastek kwadratowy z x kwadrat. Istnieje, to byłby x. To są moje takie skróty myślowe o tym pierwiastku. W ten sposób możemy łatwo rozpoznawać wzory. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 25 to jest 5. Widzisz, I wzór zadziałał. Możemy jeszcze sprawdzić z tego wzoru, czy pasuje środek. Powinniśmy tak robić, powinniśmy jeszcze sprawdzać, czy pasuje to 10x, bo według wzoru, zobacz, mamy tak. A kwadrat odjąć 2ab widzisz, to jest ten środek, dodać b kwadrat. U nas A i B jest równe odpowiednio x oraz 5, więc jak pomnożę 2 razy x razy 5, to powinienem otrzymać 10x. I rzeczywiście tak jest. Teraz sprawdzam, kiedy to wyrażenie będzie równe 0. Minus 5 przenoszę na prawą stronę. I gotowe rozwiązanie.